Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, to kolejny odcinek zagrania w Neverwinter MMO. I tym razem udamy się do rozpadliny w okolicach cmentarza Neverdeath. A po co? Zaraz się dowiemy. Po co? Dokładniej to, aby ubić pewnie jakieś stworki, które... O, serwer nie odpowiada. Miałem przez chwilę. Odblokowano miejsce odrodzenia. Ciekawe. Rozpadlina to ciekawe miejsce. Tylko. Co to było właściwie? Jakieś mopki. Dostałem tu różne rzeczy do zrobienia, do znalezienia. Zwoje identyfikacji tego nigdy dosyć. Ale idziemy w tamtym kierunku, ponieważ tu mamy... Co to jest? Znajdź przewodnika zagłady. Sztandar został zbezczeszczony i nie płynie przez niego moc Kelemwora. Jest splamiony czymś przypominającym krew, ale w pobliżu nie ma śladu po przewodnikach zagłady. Kontynuuj. A nie podpaliłem to trzeba. Sobie rozprawia się Faustus z naszymi przeciwnikami. My się podleczymy za ten czas. Za ten czas, nie czas. Więc jest ok. Co my tu w ogóle nam wpadło? Okrutny pierścień, to na linii jest nic ciekawego. Parująca tarcza, też mam lepszą. Okrutny pierścień, plus 73 trafienie krytyczne, w sumie chyba już mam, więc... Przerzucam to tu do ekwipunku na sprzedaż. Okrutny długi miecz. Też. Też więcej tutaj nic niestety nie ma ciekawego. Takie mam zadanko. Poszukaj więcej wskazówek. Liczba nieumarłych na cmentarzu rośnie w zastraszającym tempie. Jeśli nic z tym nie zrobimy, wkrótce opanują całe Neverwinter. Wysłałem oddział przewodników zagłady, by zajęli się nieumarłymi nad żebraczym polu. Dowodzący nimi przewodnik zagłady Severin przysłał do mnie akolitkę, która przekazała, że wyruszają na stronę rozpadliny, ale od tamtej pory nie miałem żadnych wieści. Proszę cię o znalezienie zaginionych przewodników zagłady, porozmawiaj z moją akolitką Neyman. Powiedz coś więcej na ten temat. Więc szykujemy tych przewodników zagłady. Faustus jest ze mną. Faustus jest naszym tutaj rycerzem, znaczy naszym kapłanem.
dramatycznie to wygląda, nie powiem, że nie. Jakiś tam gnol. Wyposażenie należało zapewne do człowieka. Dostrzegasz plecak, dziennik i zniszczony symbol Kelemwora. Na ostatniej stronie dziennika napisano: czerwony czarodziej odprawił mroczny rytuał, przez co nie mogliśmy przyzwać potęgi Kelemwora. Polecił swoim gnolom zabrać nas do innej części Neverneth, w pobliżu miejsca pamięci o żołnierzach. Czarodziej zebrał Severina do pobliskiej krypty. Po chwili usłyszeliśmy jego krzyki. Niech Kelemwor da nam sił. Może uda się jeszcze ocalić Severina. Poszukaj go w pobliskiej krypcie. I schodzimy do krypty szukać naszego kompana, znaczy właściwie nie kompana, tylko kogoś, kto tu wyruszył. Ładnie tu. Zaburzony wolumen. I tu jest krypta, do której zaraz się wpakujemy z butami i będziemy szukać. Chodź tu, stary. Wytłukłem łuczników. Raz, dwa. Jest cacy. Parujące rękawice. No nieco mam tutaj lepszą akurat broń. Ten. Skrzyneczki, które da się otworzyć. Ochronny pierścień. Ten wolumin. A to skarb. Ale dobra. Skoro to skarb, to idziemy dalej. O proszę. Już rachu, ciachu i do piachu. Nie bawiliśmy się w żadne tutaj sentymenty. Czerwony mag. No ładnie się zaczyna. Co on tu robi? Coś niedobrego tu robi. Zabiłem maga? Nie. Zabiłem maga. Ależ to zrobiłem. Przewodnik zagłady Severina, jakiś taki mroczny cały koleś jest. Valindre wizard must be stopped. Należy powstrzymać Valindre i jej czarodziejów. Do widzenia. Powstrzymałbym chętnie, ale nie wiem, o co chodzi. Srebrzysty urok. Nie, że biorę. O. I wracamy. Tego maga zabiłem jednym takim potężnym uderzeniem. To było ciekawe.
naprawdę było ciekawe. Idziemy oddać Zelanko z Faustusem. Stoi tu jakiś NPC, przewodnik z Rogłady Volak. Kalimbor, watch over you. Zaginieni przewodnicy Zagłady. Gnole, powiadasz. Tajani nigdy specjalnie nie wiedzieli, z kim się bratać. Gnole przydają się ze względu na swoją siłę. Dziękuję za uratowanie przewodnika Zagłady Severina. Mogę się jedynie modlić do Kalimbora, by uchronił resztę do czasu, gdy odkryjemy, dokąd ich zabrano. Nieumarli i umierający. Ocal przewodników Zagłady. Podsumowanie. Uważam, że czerwoni magowie specjalnie przyciągają kapłanów Kalimbora na żebracze pole, aby wykorzystać ich do swoich rytuałów. Ze względu na nasze szczególne relacje z umarłymi, poświęcenie jednego z nas znacznie zwiększy moc rytuału. Znaleziony przez ciebie dziennik należy do przewodniczki Zagłady Avern. Jeżeli ma rację, to zestawy kapłanów zebrano do ośrodka pamięci żołnierzy. Dla ich dobra i bezpieczeństwa Neverwinter musisz ich ratować. Hełm wojny, fajny? Fajnie. Dostałem, jest nowe zadanko. We must be eternally vigilant over the graves of the departed. Wbij w ziemię sztandar Kalimbora na północnym, południowym i zachodnim polu i wytrzep ożywieńców. Podsumowanie. Sojusznicy Valindry, czerwoni magowie staj, wskrzeszają zmarłych. To obraza dla Kalimbora. Święte ziemie cmentarze zostały zbezczeszczone przez rytuały czerwonych pagów. Poświęcenie tych ziem na nowych nie powstrzyma, ale trochę spowolni. Zabierz te chorągwi i wbij w ziemię w północnej, południowej i zachodniej części żebraczego pola. Potęga Kalimbora oczyści ten teren i zapewni zmarłym wieczne odpoczynek. Co może to zrobić? Dlaczego mi tego nie zrobić? Zabij zombie i kolosy na żebraczym polu. Podsumowanie. Kapłani Kalimbora przysięgli troszczyć się zarówno o zmarłych, jak i o żałobników. Widząc zmarłych, widząc nieumarłych, staramy się uznać mocy Kalimbora i w spokoju przywrócić ich wieczny odpoczynek. Jednak w tym przypadku umarli tak licznie powstają z grobów, że nie dajemy sobie rady. Proszę cię z ciężkim sercem, jeśli wejdziesz na żebracze pole, zabij wszystkich nieumarłych, których tam nie. Okidoki, no skoro trzeba, to trzeba. Czy tu nie ma jeszcze dla mnie jakichś zadań? Nie specjalnie. Ale jest handlarz. U którego zhandlujemy te wszystkie bzdety, które tutaj zdobyliśmy. Tak, sprzedaję. Sprzedałem i spoko. Zakończono. U kupca zadanie wykonane. Idziemy sobie tutaj odpocząć. Jakie będzie nasze zadanko? Następne, przebudzenie hordy. Nie będzie on zbyt wymagający, bo trzeba zabić takie dosyć. 26 level. Nam każą tutaj to robić. Dobra, no to w tym miejscu się z wami pożegnam w tym dzisiejszym krótkim odcinku. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.